Dzisiaj czeka nas sporo chmur i opadów deszczu, ale o tym, kiedy będzie słonecznie i jakie temperatury nas czekają, powiem Państwu już za chwilę. Szczęść Boże, Julia Saganiak, zapraszam na prognozę pogody. Dzisiaj opady deszczu i deszczu ze śniegiem możliwe są w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz na Górnym Śląsku. W górach popada śnieg. Na przeważającym obszarze temperatura utrzyma się w granicach 10-11 stopni, choć widzą Państwo, że na północnym wschodzie może być minimalnie chłodniej. Najwyższą temperaturą będą cieszyć się mieszkańcy Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej oraz Dolnego Śląska. Wschodni wiatr będzie umiarkowany, a podwyższone ciśnienie atmosferyczne zacznie rosnąć do poziomu 1021 hektopaskali. Jutro na przeważającym obszarze będzie słonecznie, tylko na zachodzie chmur będzie nieco więcej. Na Pomorzu możliwe są sporadyczne opady deszczu. Zachodnia Polska pozostanie w dość ciepłym powietrzu w granicach 13-14 stopni, a wschodnia w znacznie zimniejszym napływającym ze wschodu, około 4-5 stopni. Tak wyglądają obecne prognozy. Miejmy nadzieję, że słońca będzie już tylko coraz więcej, a pozytywnie niech nas nastawia wiadomość o zbliżającej się wiośnie. Spokojnego dnia, do zobaczenia!